Latarnik. Streszczenie szczegółowe. Część pierwsza. Niespodziewanie latarnik z Aspinwall położonego nieopodal Panamy przepadł bez śladu. Podejrzewano, że został pochłonięty przez morze. Co więcej, jego łódź również zniknęła. W obliczu tej sytuacji konieczne było znalezienie nowego pracownika do obsługi latarni morskiej, gdyż trasa morska z Nowego Jorku do Panamy była intensywnie wykorzystywana przez statki. Zadanie to przypadło konsulowi Stanów Zjednoczonych w Panamie. Miał on do dyspozycji zaledwie 12 godzin na wykonanie tej misji, co sprawiało, że zadanie to było wyjątkowo wymagające. Wymagano od kandydata na latarnika odpowiedzialności i dokładności, gdyż życie codzienne na tym stanowisku było pełne wyzwań. Praca ta wymagała pełnienia służby przez całą dobę, z wyjątkiem wolnej niedzieli, a zaopatrzenie w żywność i wodę dostarczano łodzią z Aspinwall. Obowiązki latarnika obejmowały nie tylko zapalanie świateł latarni po zmroku, ale także wywieszanie flag w różnych kolorach, zależnie od odczytów barometru. W ciągu dnia latarnik musiał kilkukrotnie wspinać się na szczyt, pokonując ponad 400 schodów. Tego samego dnia pojawił się kandydat na to stanowisko. Skawiński, starszy mężczyzna w wieku ponad 70 lat, poruszający się z wojskową postawą. Mimo smutnego wyrazu twarzy budził zaufanie. Konsul Isaac Falconbridge dopytywał go o doświadczenie i rzetelność. Skawiński wyznał, że jest Polakiem, który od wielu lat wędruje po świecie w poszukiwaniu spokoju i teraz pragnie osiedlić się na stałe, a praca latarnika idealnie spełnia jego oczekiwania. Opowiadał również o odznaczeniach zdobytych w walce, co świadczyło o jego sumienności. Jego doświadczenie obejmowało udział w walkach w Hiszpanii, Francji, na Węgrzech i w Stanach Zjednoczonych. Konsul wyrażał obawy co do kondycji fizycznej starszego kandydata, lecz Skawiński zapewnił, że poradzi sobie z obowiązkami. Zadeklarował: przysięgam, że jestem uczciwy, ale dość mam tego tułactwa. Jeszcze tego samego dnia udał się do latarni. Skawiński w końcu znalazł upragniony spokój i miejsce, gdzie mógł się czuć bezpiecznie. Cieszył się otaczającą go ciszą, długo wpatrując się w morze z balkonu. Przemyślał swoje życie pełne trudności i niepowodzeń. Niezależnie od tego, czego się podejmował, a próbował wielu rzeczy, od produkcji cygar poprzez poszukiwanie diamentów, handel aż po pracę harpunnika, zawsze kończyło się to niepowodzeniem. Coś zawsze przekreślało jego plany. Teraz zastanawiał się, co mogłoby pójść nie tak w miejscu, do którego doprowadziły go losy. Skawiński był osobą o wielkiej cierpliwości i sercu pełnym dobroci. W czasie epidemii oddał swój zapas chininy potrzebującym, co spowodowało, że zabrakło jemu, kiedy sam zachorował. Z biegiem lat czuł, jak jego energia słabnie, a rezygnacja rośnie. Bywał wzruszony, tęskniąc za obrazami przeszłości. Miejsce, w którym osiągnął spokój, było teraz dla niego najważniejsze. Tak minął pierwszy wieczór bohatera, podczas gdy na horyzoncie migotały światła okrętów. W końcu Skawiński udał się do swojego pokoju, aby położyć się spać, a na zewnątrz rozpoczęła się burza. Część druga. Mówi się, że morze ma moc wzywania marynarzy, wołając ich po imieniu, podobnie jak starość może wołać człowieka. Dla bohatera latarnia stała się rodzajem półświata, w którym życie upływało monotonnie, a kontakt z zewnętrznym światem oznaczał zderzenie z ogromem bodźców. W obrębie latarni dominowały jedynie niebo i morze, rozciągając pomiędzy nimi przestrzeń ludzkiej samotności. Dni mijały podobnie do siebie, różniąc się jedynie warunkami pogodowymi. Skawiński, spoglądając z balkonu latarni, obserwował żagle na horyzoncie i miasteczko Aspinwall, które z daleka wydawało się być malutkie. Około południa zaczynała się siesta, a z nią nadciągała głęboka cisza, w której bohater znajdował najlepszy odpoczynek i nawet szczęście. Stał się częścią swojej wyspy, zbierając ślimaki, łowiąc ryby i podziwiając widoki, które nie ograniczały się tylko do miasta, ale obejmowały również bogaty w roślinność las podzwrotnikowy. Korzystając z lunety, mógł dostrzec nawet małpy, marabuty i papugi. Przypomniał sobie swoje przeżycia w dżungli amazońskiej, gdzie śmierć czyhała na każdym kroku. Teraz z dystansu bezpiecznie obserwował ten świat. Opuszczał swoje schronienie głównie w niedzielę, by uczestniczyć w mszy, po której nabywał hiszpańską gazetę lub pożyczał nowojorską od Falconbridge'a, licząc na wieści z Europy, do której tęsknił. Z czasem coraz rzadziej schodził na ląd, ogarnięty nostalgią z wyspą i latarnią stającymi się całym jego światem. Nim się spostrzegł,
żył w stanie pomiędzy jawą a snem, życiem a śmiercią. Część trzecia. Nieoczekiwanie pewnego dnia Skawiński wraz z dostawą jedzenia otrzymał przesyłkę. Zdziwiony natychmiast ją rozpakował, odkrywając w środku zbiór polskich książek. Był zaskoczony i nie mógł uwierzyć własnym oczom. Przypomniał sobie o istnieniu polskiego stowarzyszenia w Nowym Jorku, któremu kiedyś spontanicznie przekazał połowę swojej pensji. W odpowiedzi na ten gest stowarzyszenie postanowiło przesłać mu te książki jako wyraz wdzięczności. Latarnik był zdumiony, trzymając w dłoniach dzieła polskiej literatury. Pierwszą książkę, po którą sięgnął, stanowiła poezja autora, z którą był już wcześniej zaznajomiony, czytając ją w Paryżu, Algierze i Hiszpanii. Po latach spędzonych na wojnach dawno nie miał okazji do lektury. Teraz w samotności swojej wyspy ze zdumieniem otwierał pierwszą stronę. To był dla niego moment pełen uroczystości. Zaczął czytać na głos słowa „Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie”. Emocje ogarnęły latarnika, który nie mógł powstrzymać łez. Po 40 latach od ostatniego widoku Polski, polski język, który teraz usłyszał, dotarł do niego na odległym końcu świata. Zalany bólem za ukochaną ojczyznę, przepraszał w duchu za to, że tak bardzo przywiązał się do swojej wyspy. Przybyłe mewy, oczekujące pokarmu, tym razem zastały inną sytuację. Ptaki, zaciekawione jego zachowaniem, w końcu go obudziły. Po opanowaniu emocji Skawiński podzielił się z nimi swoim posiłkiem i wrócił do czytania. Z zachodzącym słońcem kontynuował lekturę. Gdy zapadła ciemność i nie mógł już rozróżnić liter, zamknął oczy, wyobrażając sobie bliskie krajobrazy. Przyszła pora na zapalenie latarni, ale myśli starca błądziły daleko stąd, przywołując wspomnienia rodzinnego domu i dni spędzone jako ułan. Wyobrażał sobie, jak noc ustępuje miejsca świtowi, ogłaszanemu przez śpiew kogutów. Czuł się gotów na nowe wyzwania. Niespodziewanie usłyszał czyjeś słowa. Gdy rozwarł powieki, ujrzał przed sobą Johna, strażnika portu, który dopytywał, czy nie jest chory, skoro nie zapalił światła w latarni. Przez brak światła latarni jedna z łodzi z San Geromo uległa rozbiciu. W tym momencie Skawiński uświadomił sobie, że faktycznie zapomniał zapalić lampę. Skutkiem tego został zwolniony z pracy i kilka dni później znalazł się na statku do Nowego Jorku. Tak oto powrócił do życia wędrowca schorowanego, lecz z iskrą w oku. Wyruszając w nową podróż, nie rozstawał się z polską książką, którą z miłością przyciskał do piersi, upewniając się, że na pewno jej nie zgubił.